kochani! Witajcie na kanale! O matko i córko! Witamy was w kolejnym odcinku i dzisiaj przechodzimy z czymś nietypowym. Pierwszy raz weszliśmy w interakcję i jakąś taką współpracę z wami, naszymi widzami. I dzisiaj będziemy mierzyły niespodziankowe stylizacje przygotowane przez was dla nas. Czajcie, panie! Przez was dla nas! Warto nas obserwować na Instagramie, ponieważ tam często właśnie ogłaszamy różne tego typu aktywności, akcje, rozdania i tak dalej. No i tam po prostu zrzeszamy tę naszą społeczność, więc liczymy na to, że wejdziecie na Instagrama, nas zaobserwujecie i będziecie z nami w stałym kontakcie. No, tymczasem zapraszam was do oglądania. PS! No. Chciałam tylko wtrącić, że już były takie odcinki, kiedy to widzowie nam dawali jakieś zadanie. Tak, ale nie było o ubieraniu. Nie, o ubieraniu nie, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że widzowie już czasami nam coś tam podpowiadali, żeby zrobić. Tak, bo że wysłali o naszym dniu, wysłali nam paczki, także jakby nie było przez te 9 lat naszej działalności internetowej, na pewno kontakt z wami był. No, powiedzieli, że pierwszy raz, także no bo to tak taki trąc. Pierwszy raz, że ubrania, że nas ubierają, to wiesz, że coś naprawdę nam robią. Jestem ciekawa strasznie. No ja też, bardzo. Dobra, kochani, jeszcze tak w gwoli ścisłości, my tych outfitów nie zamawiałyśmy, dlatego żebyśmy miały niespodziankę na żywo. My chciałyśmy właśnie, żebyście na tym filmiku mogli zobaczyć naszą taką pierwszą reakcję, pierwszą myśl. No i te outfity zamawiał nam w całości Kevin. I teraz nam dał screeny profili osób, które dla nas te stylizacje kompletowały. I ja jestem na pierwszy ogień, tak jakoś wyszło. I mam tutaj profil przyjaciel kokosanki i cały outfit, który ta osoba dla mnie stworzyła. I składa się on z 5 elementów, z czego jeden element nam nie doszedł, z tego co mówił Kevin, albo po prostu brakło towaru i nie został on wysłany, więc tak, nie mamy butów. Nie mamy butów, więc patrzymy na mnie tylko od kostek w górę. I tutaj miały być takie balerynki, bo Kevin nam pokazał, co nie doszło. Tutaj miały być takie czerwone balerynki z paseczkiem. Także wyglądałoby to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tak, i uważam, że mamy bardzo gustownych widzów. Przynajmniej zapowiada się bardzo dobrze. Mm-hmm. I poprzeczka jest wysoko zawieszona, ponieważ ja czegoś takiego sama z siebie bym nie kupiła. Natomiast jak patrzę teraz na siebie, to myślę sobie, wow, dziewczyna, ale jesteś stylowa. Tak, no, taka paryska stylizacja. No, powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co widzę przed sobą. I bardzo, znaczy ja w ogóle niechętnie sięgam po połączenie kolorystyczne czerwony z białym. Nie lubię tego jakoś mieszać. Kojarzy mi się bardzo z flagą Polski. Mi też, totalnie. I przez to właśnie takiej stylizacji nie tworzę, natomiast kurde, podoba mi się, fajnie, super spodnie. Bardzo fajnie na tyłku leżą. O, troszkę tutaj się... Pupa jest taka krągła, fajna. Tak. W ogóle nie są właśnie jakieś takie ciasne, są eleganckie, ale komfortowe. No i ja w ogóle średnio przepadam za Hiszpankami, ale ta jest taka porządna, że siedzi tutaj mocno i... jest taka ładna, no taka porządny sweter, bardzo, bardzo ładnie, super kolor torebeczki, taka soczysta trawa, no bardzo fajnie to wszystko wygląda, jest trochę licha, w sensie krzywa taka, jak na nią patrzysz, o widzisz, jest trochę słabo zrobiona, natomiast sam zamysł i tak dalej, super, o, jeszcze tak. Kochani, zobaczcie, mam z tyłu taką kukardeczkę wpiętą we włosy, i uważam, że wyglądam super, będzie mi się bardzo ciężko rozstać z tą stylizacją. Jeszcze nie wiem, czy jej na pewno nie zostawię. Co myślisz? Znaczy, cała stylizacja mi się bardzo podoba. Zestawienie kolorystyczne jest chyba teraz bardzo na topie. W sklepach jest mnóstwo czerwieni i właśnie takie zielone. I właśnie zielone ja bym kupiła właśnie takie wiśniowe buty, ale takie bardziej jak Mary Jane. Nie, że takie typowe balerinki, że byłby taki trochę obcasik i kilka rzemyków, ale takie Mary Jane, wiecie co chodzi. Nie baleriny, nie typowe płaskie. No i byłoby super. A widziałam też teraz w sieciówkach chodzą takie buty. Więc no może tak być, że ta stylizacja gdzieś tam ze mną zostanie i zagości w mojej szafie.
No nie wiem, może. I właśnie w tych spodniach się brzuszek trochę kupi. Dobra, teraz ja. Fajnie wam to wyszło. No i kochana, zapraszamy. Okej. Okay. Kto mnie tak widział? Magda Złotnik. Magdo kochana, ja nie wiem jak ty to zrobiłaś, że nawet podoba mi się ta bluzka. Dlaczego mi się ta bluzka mogła nie podobać? Bo jest krótka i ma szerokie rękawy, a ja nienawidzę szerokich rękawów. Ale z racji tego, że tutaj się coś dzieje, jakiś hafcik, coś w tym stylu i te rękawy nie są przesadnie długie i nie są przesadnie szerokie, to muszę powiedzieć, że ten sweterek bardzo mi się podoba. Do tego jest taki fajny, mięsisty, sprawia wrażenie porządnego. Ale niestety, ale to nie twoja wina, kochana, bo nie mogłaś mieć wpływu na odszycie tej spódnicy. No bo zobaczcie, stoję do was twarzą i zobaczcie, tutaj się coś złego dzieje i dlatego nie możemy na całość jakoś tak spojrzeć niekrytycznym okiem. Ponieważ tutaj się coś marszczy, na tych przeszyciach, tutaj chyba właśnie w szycie zamka coś źle robi, bo tutaj to się wszystko marszczy, robi ona się powinna być taka buły, prosta, tutaj i prosta i rozszerzana ku dołowi. Tak. A to tak nie wygląda. No, ale to wszystko przez to złe odszycia na to niestety wpływu mieć nie mogłaś. Do tego mam tutaj brązową torebkę, która bardzo fajnie współgra z tą beżową bluzką, sweterkiem. No i mam buty, które bardzo lubię. Uwielbiam tego rodzaju buty z taką wąską, przylegającą do nogi cholewką. Także to są naprawdę buty, które mi się podobają. No to co? Sweterek mi się podoba, buty mi się podobają. Myślę, że spódnica, gdyby była dobrze odszyta, mogę się o tą torebkę prosić? Też by mi się podobała. No niestety torebki nie są jakichś takich wysokich lotów, bo też jest uszyta z takiej słabej jakości ekoskóry. Ale ona już jest dużo lepsza. No fajna, ciekawa bardzo. Ale tak czuć, że to jest liche. No, ile ona kosztowała, powiedz? 139,99, prawie 140 zł. No to nie jest zbyt wygórowana cena. No można by się pokusić. Tego rodzaju brązy takie... Znaczy ja mam taką torebkę ze Stradivariusa, ja ją uwielbiam i... Ale dokładnie masz tą samą? No jest trochę mniejsza, ale jest... Inny krój. No tak, ale wydaje mi się, że materiał jest taki sam, tak? Że po prostu rzucili hurtem? Wiesz co, łapcie materiał. No ja bym tutaj dała inną spódniczkę, chociaż i tak bardzo fajnie, że zwróciłaś uwagę na to, że ja nie lubię odkrytego brzucha, więc tutaj mamy wysoki stan, wysoką talię, więc tutaj wszystko jest ładnie zakryte, ale zaznaczone. Idę, kochani, bądźcie gotowi na mnie. Ulala! No, powiem wam, że niczego sobie. Ulala! Okej, to wygląda bardzo dobrze. No jakoś tak? No? Kurde. Wy to macie talent, kochani, mamy naprawdę gustownych widzów. A to w dalszym ciągu jest Magda Złotnik, która i tobie i mi zrobiła stylizację w sklepie Rizeft. Ale boskie spodnie. Takie hipnotyzujące, ta bombera też fajna, taka luźna, obszerna. Podoba mi się to. Okej, okay. Plecak, może taki trochę średnio w moim guście, ale wyobrażam sobie właśnie okej. Okay. Znaczy tak, nie do tej stylizacji, bo jakby tutaj były luźne trampki jakieś takie, w podobnym kolorze do tego, to by było takie, no na luzie, więc bym raz codzienna. Ale jak mam takie poczekaj, szczerze, bo ja zamówiłem przez przypadek jeszcze jedno zamówienie i tam przynieś taką torebkę z kartonu z Rizert. Kevin się pomylił. Okej, okay, to pasuje. Uznacie, że to tak było? No, taka obszerna torebka pasuje do tego luźnego looku. No właśnie dodaje takiego, wszystko mi wisi, to mi wisi, to mi wisi, tu mi wisi. A tam jeszcze mi się błyszczy i mieni. Tak, i no dobrze.
Taka niesztampowa ta stylizacja. Nie kupiłabym nigdy w życiu takich butów. Dlatego uwielbiam odcinki tego rodzaju, jakaś niespodzianka, coś w tym stylu. Ale dalej nie wiem, czy się podobają. Dalej nie wiem, czy samo istnieje. W ogóle, o, pasuje im pierścionek do stylizacji, zobaczcie. Po prostu. Srebrny z niebieskim oczkiem. Nie wiem, czy te buty osobno by mi tutaj coś, wiecie, grały, ale tej stylizacji... Do czegoś innego, nie? Ale do tego? Klasunia, 10 na 10, perfekto. Ja w ogóle lubię to, że ludzie mnie zupełnie inaczej widzą. I jeden mnie ubierze elegancko, a drugi mnie ubierze tak, czyli taka mi się wszystko podoba. No ja się śmieję, że ja nie mam swojego stylu jako tako. Ja po prostu, nie wiem, muszę poczuć chemię ze stylizacją i tutaj czuję zdecydowanie. I właśnie czuję się taka szczupła, bo to wszystko jest takie oversize. I... Tak, szczególnie te spodnie są oversize. Znaczy, to nie są rurki. Wiesz. No nie są szerokie, ale tutaj bardzo ładnie rysują twoją figurę na górze. No ale tutaj jest taka oversize. No góra i... może tak, no. Ta jabłka też jest oversize. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa stylizacja. Naprawdę 10 na 10, bardzo pomysłowa. W życiu bym na nią nie spojrzała i sama nie zamówiła, nie zakupiła. A teraz czuję, że i mogę wejść na miasto ze znajomymi i wyglądać najbardziej cool ze wszystkich. I wyjść... Zwraca uwagę. I wyjść na jakiś pokaz mody też bym poszła, czemu nie? Miałabym takie... Możecie robić mi zdjęcia, ale nie musicie w sumie, to gdzieś po wszystko mi powiewa. Fajne, fajne. Podoba mi się to. Z tą koreką, kurde. O Boże, patrz, to jest jeszcze ten klip sklepowy. Ukradłeś to? Sorry, pomyliłam się. Ale to było wysłane przecież, ze sklepu online. No. Masakra. I to też jest reserved. Takie niedopatrzenie. A ta stylizacja jest z reserved? Tak. No to kochani, to pasuje. Fajne. No i mamy stylizację od przyjaciel kokosanki. Ponownie. Ponownie? O, czyli tutaj mamy dwie osoby, które stworzyły nam po dwie stylizacje. No i muszę powiedzieć, że jest świetnie. Że jest świetnie. Taka Francja elegancja. Taka niewymuszona. Kokosanki lubi od Mani stylu. Taka niewymuszona elegancja, codzienna stylizacja, bardzo zwracająca uwagę. Tutaj mi wszystko gra, naprawdę. Fajny but księżnej Diany. Fajny but, bardzo fajne spodnie. Spójrzcie, jakie fajne spodnie, fajnie na tyłku leżą. Fajna nogawka, chociaż troszeczkę są dla mnie przydługie. Kurczę, nie lubię tego efektu, jak deptam. Ale kurde, fajne te spodnie, bardzo fajne. Fajny swyderek, nigdy bym go nie kupiła. Ale w połączeniu właśnie z jeansami, z takim czerwonym, oversize'owym płaszczem. A ty naprawdę bardzo fajnie wygląda. Płaszczyk mam bardzo podobny, troszeczkę krótszy, taki chyba do kolan. Ale czerwony, także i też w tym stylu. Taki nie. Przymierz swój płaszcz teraz do tego. Przymierz swój płaszcz do tego, bo może będziesz mogła sobie tą stylizację i zaoczenisz na płaszczu. No nie jest aż taki krótki. O, to jest mój płaszcz. Tak. On jest taki bardziej nasycony, bardziej czerwony. A tamten wchodzi tak bardziej w wiśnie. I tamten krótki też chyba jest trochę lepszy. Tamten płaszcz jest lepszy. O Jezu, to jest to. I kosztuje 250 zł. Ale zdecydowanie, zobaczcie, niby podobny płaszcz, a jednak inny. Tak. I te trochę robi różnicę. Zobaczcie, długość, kolor jest taki bardziej rasowy. Ten płaszcz wygląda na drogi, bardzo drogi. Tak. A tamten na sieciówkowy. No. Długość płaszcza do tego rodzaju spodni, znaczy wtedy, kiedy ja kupowałam ten płaszcz, no to tego rodzaju spodnie nie były modne. Nosiło się inne, tak, no. Ja go kupowałam gdzieś 4 lata temu. Aha, okej. To były skiny modne, nie tak, na pewno nie takie szerokie. W takich się nie chodziło wtedy.
no inne kraje były po prostu. Tak. Do tego wszystkiego ta torebka, to naprawdę wszystko mi gra. Ten sweter mi gra bardzo właśnie. Spina super. Całość, spina super. Całość, bo mamy tutaj beż, granat ze spodni i z torby, czerwień, no... Super stylóweczka. Naprawdę. I buty fajne. Teraz chyba Adidasy w tym stylu są modne, prawda? Tak, tak, tak. Kurczę, naprawdę bardzo dobrze się czuję, bardzo dobrze wyglądam. To jest naprawdę fajna stylowa. O, weszłam na... Ej, wiesz co, mamo? No. To jest młoda dziewczyna. Tak? Bo weszłam teraz na jej TikToka i zobacz, taka młoda osoba... Tak nas fajnie ubrała. A tak, taki ma styl fajny. Bosko. Bardzo fajnie nas widzisz. O, tak wygląda nasza Wicka. Masz bardzo fajny styl, bardzo fajnie nas widzisz, bo nie wiem jak ty się sama ubierasz, ale bardzo fajnie nas zobaczyłaś, nie? Bo to była też ta twoja pierwsza stylizacja, prawda? Tak. Zresztą obie się dziewczyny popisały, chcę tak, super stylizacja, tak. Bardzo fajne, na poziomie i co? I cieszymy się, że mogłyśmy tego doświadczyć i nie wiem jak ty kochana, ale ja czuję niedosyt i ja bym miała ochotę mierzyć i mierzyć więcej. Ja też! Więc na pewno zrobimy coś. Więc na pewno zrobimy w marcu albo w kwietniu. Część drugą. Fajnie byłoby tak raz na miesiąc, ale to zależy też od waszej aktywności. Nie, i też nie chcemy przesadzić, ale to jest tyle bardzo fajne doświadczenie. Mhm. Bardzo. Nawet, chyba nawet lepiej chyba nawet się czuję, niż jak nas w postaci ubierali. Nie, dla mnie to jest ten sam rodzaj ekscytacji. Tak samo uwielbiam stylizacje, które ty mi przygotowujesz, które mi mój Tomek przygotował, Kevin. Także naprawdę uwielbiam te niespodzianki po prostu, bo to idzie spojrzeć na siebie z innej perspektywy, innym okiem. Zobaczyć siebie w czymś, po co nigdy wcześniej byśmy nie sięgnęły, prawda? Bo to tak. W bardzo dużej mierze są tego rodzaju ubrania, więc jest ta odrobina ekscytacji, tak. Podniecenia i bardzo to lubimy. No, także dziewczyny, bardzo wam dziękujemy za to, że poświęciłyście nam chwilę czasu i zrobiłyście research w naszych ulubionych sieciówkach, żeby sprawdzić, co tam ciekawego słychać. No i w zamian za to chcemy się wam odwdzięczyć i przygotujemy dla was jakąś miłą, małą przesyłkę, jakąś paczuszkę. Podajcie nam na Instagramie w DM-ach wasze adresy, no i coś dla was przygotujemy. Tak, i ewentualnie punkty do paczkomatu, prawda? Tak, też tak. Tak, tak, pewnie. No i to tyle od nas dla was w dzisiejszym odcinku. A tak jak mówiliśmy, doświadczenie bardzo fajne i będziemy to jeszcze powtarzały, ale żebyście trafili na ten moment, w którym będziemy to ogłaszały, no to musicie koniecznie obserwować nas na Insta. Tam będziemy tak przez dwa dni trąbiły na Insta Storiesie, że coś takiego się szykuje. No a po tych dwóch dniach jest wielkie wybieranie i zamawianie, więc czasu jest niewiele, musicie być aktywni. I obserwacja. Nie możecie tego przegapić. Dokładnie. No i to tyle. Nie? Tak. A. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Matko i córko. Pa, kochani. Bajo!